W 80 podróży dookoła świata. Na przełomie stycznia i lutego 2003 roku w ciągu zaledwie 10 dni spróbowałem z żoną i państwem Jaruszewskimi posmakować Brazylii. Swe wrażenia próbuję określić kolorami. Zieleń. Czerń, biel i błękit. Zieleń to rzecz jasna barwa selwy wokół Manaus, olbrzymiej metropoli nad nie Nieopodal miejsca, gdzie wody tej ogromnej, ciemnej rzeki mieszają się z brunatnym nurtem Amazonki. Kiedy wiele dekad temu Manaus odwiedził Arkady Fidler, wydawało mu się, że dżungla odbije terytorium wydarte jej przez łowców Kauczuku, a w pysznej, różowej, sensacyjnej operze małpy urządzą sobie siedlisko. Dziś puszcze wypchnięto e, daleko poza peryferię, dziewiczy las przecięła transamazońska autostrada, jednak przyroda nie powiedziała wcale ostatniego słowa i po paru latach południowy szlak z miasta znowu stał się na jakiś czas nieprzejezdny. Równocześnie nie potrzeba tej egzotyki za daleko szukać. Wystarczy całodzienna wycieczka, aby zetknąć się ze światem Indian, dzikich zwierząt, baśniowych motyli. A w klatce, prawie pod oknami naszego hotelu, powarkuje autentyczny Jaguar. Czerń Kojarzy mi się z Salvadorem, najczarniejszym, jeśli idzie o kolor skóry jego mieszkańców, miastem Brazylii. To tu w Dzień Wszystkich Świętych Anno Domini 1501 roku zszedł na ląd Amerigo Vespucci, podejmując próbę, udaną zresztą, wydarcia Kolumbowi tytułu Odkrywcy Nowego Świata. Dziś miasto prezentuje fantastyczną paletę od... Hebanu do jasnej bawarki i zdaje się ciągle pamiętać o epoce handlu niewolnikami, czasach powstawania Kulombos, osad zbiegłych niewolników, a nawet niezależnej Republiki Czarnych. Oczywiście przybyszom z Nadwisły niewolnictwo w Brazylii kojarzy się głównie z białą niewolnicą Izorą, gnębioną bezlitośnie przez okrutnego Leoncja inąd twórcy z Lucellą Santos łącznie dokonali niezwykłego wyczynu. XIX-wieczna powieść, pierwowzór, to potwornie nudny gniot, a jednak udało się z niego upichnić niezłą, choć przydługą historię. Zresztą niewolnictwo w Ameryce Łacińskiej od zawsze różniło się od tego, co praktykowali w swych koloniach protestanccy Jankesi i Holendrzy. Już bulla papieska Aleksandra VI, pod wieloma względami występnego Rodryga Borgi, wydana wkrótce po powrocie Kolumba do Starego Świata, uznawała Indian ludźmi. W wypadku murzynów nigdy nie podważano tego faktu. Katolikom obce było przekonanie wyznawców Kalwina, dla których każdy czarny jest z góry potępiony. Stąd inne podejście dotyczyło również materii seksualnej. Angol lub Holender, jeśli nawet grzeszył z Murzynką, czynił to ze świadomością wiekuistego potępienia. Katolicy rasowo mieszali się chętnie i bezstresowo, a jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, zawsze mógł iść do spowiedzi. Architektonicznie, Salwador, rozciągnięty po dwóch stronach wysokiej skarpy, przypomina malownicze miasta południowej Europy. Kolorowe kamieniczki, barokowe kościoły z wnętrzem oszałamiającym, złocistym splendorem. Uliczki wokół Pelerinio, placyku, na którym dawniej mieścił się pręgierz, proponują miejscową muzykę, występy, a także wymagające niebywałej sprawności kaboeira popisy walki za pomocą nóg. Widziałem, nie próbowałem. Wśród bar w Brazylii, biel zarezerwowałem dla wodospadów i kłasu, tej mega niagary porażającej ogromem i swym pięknem w środku tropikalnej dżungli. Wodospady można odwiedzać zarówno od strony argentyńskiej, gdzie kolejka dowodzi w pobliże gardzieli Diabła, jak i od brazylijskiej, wymagającej pieszego spaceru po ścieżkach, na których można spotkać małpy i żebrzące o żarcie oposy. Oddalając się od otynkowanego na różowo hotelu, porządkowo słyszymy jedynie narastający ryk wody. Potem ogarnia nas wilgotny opar unoszący się na kilkaset metrów, a gdy rozsunie się zasłona z liści, widzimy olśniewającą biel piany kłębiącej się ponad skalnymi progami. Tu i ówdzie nad wodnym oparem pojawia się tęcza. Metalowe pomosty prowadzą w głąb systemu i po chwili cali mokrzy możemy uczestniczyć w owym misterium żywiołów i dzikiej przyrody. Co prawda, kiedy nasz samolot uniesie się z lotniska Fos i Kwasu, część czaru pryska. Dzika dżungla okazuje się niewielkim, zielonym płachetkiem rezerwatu, okolonym zewsząd przez uprawne pola, wsie i miasteczka. Zresztą zaraz potem całą uwagę przykuwa ogromna zapora i tajpu na rzece Parana. Po chińskiej tamie Trzech Przełomów druga tego rodzaju konstrukcja na świecie. Nazwa w lokalnym narzeczu oznacza śpiew kamieni i, co jest już informacją wstydliwą, zapora powstała z inicjatywy dyktatora Paragwaju Gustavo Stresnera. Ma ona długość 8 km i wysokość 225 m. Zapatruje w energię trzy ościenne kraje. Jednak prawdziwa egzotyka kryje się gdzie indziej, choć blisko. Po wynajęciu w wypożyczalni Herca samochodu wpadamy nim do Argentyny najpierw, a później do znajdującego się o rzut Sombrerem Paragwaju. Na samej granicy leży miasto Ciudad Este, wedle wielu powieści sensacyjnych mekka przemytników, terrorystów i szpiegów. Tędy przepływają pieniądze, wymienia się zakładników, no i tu dokonuje się podobną egzekucji. Nie mamy wizji paragwajskiej, ale Jacek Jaruszewski uważa, że trzeba spróbować na wariata. Przejeżdżamy przez granicę bez żadnej kontroli i kręcimy się jakiś czas po pustawych, biednych ulicach, nie zauważając nic szczególnego. Lokale są jeszcze pozamykane, dziwki śpią, a o przemyśle pamiątkarskim chyba tu nie słyszeli. Kupno pocztówki, nie mówiąc o znaczku pocztowym to marzenie ściętej głowy. Wracamy na granicę, zatrzymujemy się przy posterunku i idziemy do wartowni. Niech przynajmniej walno nam jakiś stępel w paszporcie na dowód, że tu byliśmy. Jeszcze chwila, a jesteśmy oparci o mur, a w oczy zaglądają nam lufy automatów. Zdenerwowali się. Polakko, Polakko, tłumaczy nas Jacek, a ja powtarzam. Juan Pablo Segundo, Juan Pablo Segundo. Oficer o twarzy zawodowego zabójcy wyrzuca nas kopniakiem. Jechać, jechać. Podejrzewam, że nie mieli pojęcia, o co ich Prosiliśmy. Może zresztą wzięli nas za agentów DAA? Przygoda jednak nie jest skończona. Po powrocie do Polski dowiaduje się z banku, że wyczyszczono moje konto dolarowe. Ktoś, kiedy podałem kartę w biurze wynajmu samochodów, musiał ją w parę sekund skopiować. Macierzysta jednostka pokazuje mi wydruki zakupów: towary luksusowe, alkohole, rachunki za restaurację. Podpisy nieczytelne. Na szczęście wypłaty zaczęły się dopiero następnego dnia po moim powrocie do Polski i bank nie stwarza żadnych problemów ze zwrotem. W brazylijskiej palecie barw kolor niebieski zarezerwowałem dla Rio de Janeiro. Tu przecież dominuje błękit oceanu, choć dodatkowych barw dodają złociste plaże ze słynną kopakowaną na czele. Powyżej piętrzą się wzgórza z charakterystyczną głową cukru, na którą można dotrzeć kolejką linową, rozsławioną zmaganiem bonda z oprychem o żelaznych szczękach. Obok jest wierzchołek korkowado z wielką statuą Chrystusa Odkupiciela. U jej słup zauważam tablicę poświęconą wizycie Jana Pawła II. Później taksówkarz wiozący nas na lotnisko odpowie mi o mszy we Flamingo Parku, na której przed laty zgromadziło się ponad 4 miliony mieszkańców Rio. To był najważniejszy dzień mojego życia. Spotkanie największego papieża w dziejach, mówi Tarywiesz. Wcześniej byłem pijakiem, draniem. Człowiekiem skończonym. Ale od tego dnia odmieniło się wszystko. Po policzkach płyną mu łzy. Opowiadam mu o moim najważniejszym dniu, mszy na placu zwycięstwa, nieskładnie tłumacząc słowa: Niech stąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Kariocha opowiada jeszcze, że nawet w tej chwili czuje dojmujący dreszcz. Wierzę, ja też a równocześnie oglądam, chłonę, połykam wrażenia niczym potężne plastry mięs furaskari regionalnej restauracji serwującej tanio wielkie żarcie, głównie złożone z mięsiwa yy, zrożna, praktycznie konsumowane bez ograniczeń. Jakaż różnica między dwoma Amerykami? Północnym światem jednorazowych naczyń, bikmaków, tekturowych domów, coraz częściej na kółkach, miast, będących w istocie gigantycznymi wsiami. Tu, na południu, obcujesz zwyczowalną tradycją, pięciusetletnimi miastami, które praktycznie nie znały wojen ani rzesi. Mogę mówić o wrażeniach, przeczuciach, które każą mi widzieć w Ameryce Południowej nadzieję na przyszłość cywilizacji łacińskiej mimo istniejących kontrastów i dysproporcji obok luksusowych hoteli i autostrad bardzo eleganckich są naturalnie dzikie fawele porastające podmiejskie wzgórza owe wyręgarnie nędzy i przestępczości z drugiej strony gdy samolot zbliża się do lądowania w Brasilii, w tym mieście nie do życia które z filmów pamiętam jako wypalone słońcem klepisko pomiędzy obrzydliwymi betonowymi bunkrami zaprojektowanymi przez Oskara Nemejera, po których hula wiatr, z niemałym zdziwieniem zauważam moc zieleni, mnóstwo sztucznych jezior, a przede wszystkim mnogość willi, a przy każdej basen. W czym upatruję nadziei na przyszłość w demografii? W roku 2003 Brazylia zbliżała się do 200 milionów. Dalej, w niezwykłym dynamizmie jej mieszkańców, w postępie ostatnich lat, w potędze tradycji i w harmonijnej syntezie kultur. Obserwatorzy z niepokojem myślą o pułapce populizmu, o przykładzie argentyńskim, wenezuelskim. Przecież Argentyna z pierwszej połowy wieku była prawdziwą lokomotywą kontynentu. Kiedy Brazylia wybrała na prezydenta związkowca lulę, kapitaliści wstrzymali oddech. Skończyło się kompromitacją. Jeszcze gorzej poszło jego następczyni. Ale potężemu państwu udało się odzyskać sterowność i wykonać zwrot w prawo. Trzyma kciuki za Brazylijczyków. Podobnie jak za wiecznie zieloną selwę. Płuca świata.